when the conditions are bad, I'm very focused and just concentrating on looking at my instruments, making sure that I'm staying in a straight line, looking at the altitude, looking at the terrain in front of me to try and see where I should avoid, where I should go. And on days when it's beautiful, I can sit back, listen to music, take my hands down, and just the wind will just fly straight and enjoy the view. So it's very different. You get the full suite of things. You get high adrenaline, and you get the most peaceful experiences ever. And yeah, everyone should try it. Trudno jest generalizować, bo to tak jakby kogoś zapytać, jak się czuje spacerując, ale są ekstrema, bo jeśli są trudne warunki atmosferyczne, to muszę się skoncentrować na samym lataniu, na przyrządach, na wietrze. Natomiast kiedy jest piękna pogoda, mogę się zrelaksować, posłuchać muzyki i nie przejmować się za bardzo z obsługą samego lotu.